Służba zdrowia, wbrew temu, co się mówiło, jest zaniedbana i musimy rozwiązać wiele problemów, mówi nam wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Przypomnijmy, szefową resortu jest Izabela Leszczyna, która w przeciwieństwie do Koniecznego nie jest związana ze służbą zdrowia. W tej chwili troje wiceministrów, którzy są lekarzami, także jeżeli chodzi o reprezentację tego zawodu, to jest godnie reprezentowana, a pani minister rzeczywiście dobiera sobie współpracowników tak, aby po prostu w każdym miejscu działał ten, który się zna na danym problemie. Także myślę, że to jest dobre podejście, a rzeczywiście pani minister sobie zostawia te działy, od których zależą pieniądze, od których zależą nakłady. Rzeczywiście widać, że skupiła się na tym i tam prowadzi pracę koncepcyjną. Jednym z pierwszych działań, które mają pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, jakie zdaniem nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia narosły przez ostatnie lata, ma być wsłuchiwanie się w opinie specjalistów. Dlatego jedną z pierwszych decyzji było powołanie zespołu do spraw COVID-19, z którego kolejną falą mamy do czynienia, a w pamięci fakt, iż wcześniej opinie fachowców, choćby w tej kwestii, były ignorowane przez poprzedni rząd. Mamy teraz takie podejście, że specjaliści, fachowcy, ludzie, którzy znają się na problemach, będą mieli zdanie może nie decydujące, ale prawie że decydujące. Wiadomo, że decydujące zdanie zawsze będzie miał minister, ale jednak ich dorady będą poważnie traktowane. I stąd taki udział takich nazwisk. No, to po prostu świadczy o tym, że środowisko naukowe, środowisko specjalistów nabrało zaufania do nowego kierownictwa ministerstwa i cieszymy się, bo o to nam chodzi. O to chodzi, żeby ci doradcy, ci specjaliści, ci konsultanci krajowi, oni odzyskali swoje miejsce w procesie decyzyjnym. Opinie specjalistów są zapewne niezwykle cenne. Niemniej dla pacjentów bardzo ważna jest możliwość skorzystania z porad lekarskich, co niestety w wielu wypadkach jest utrudnione, przede wszystkim w związku z długim okresem oczekiwania na wizytę lekarską. Resort zdrowia zapowiada jednak, że ma sposób, by zmienić ten stan rzeczy. Mamy na to sposoby, będą one stopniowo wprowadzane w życie, różne. Musimy uważać z jednym postulatem, który był często zgłaszany, to znaczy z taką prostą likwidacją limitów. Otóż czasami likwidacja limitów w jednym miejscu może spowodować zatory w drugim. I dlatego z tym się wstrzymujemy, ale to też pewnie będzie jednym z elementów tego działania, które ma posłużyć, aby ludzie krócej czekali na porady lekarskie.